Aktywność i dobra zabawa, ale także rozmowy z zaproszonymi ekspertami. To wszystko działo się dziś w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. A wszystko za sprawą wyjątkowej akcji pod nazwą Każdy ma wybór, wybierz siebie. Sama akcja to pomysł uczniów. Chodzi o to, by promować wśród rówieśników zdrowie psychiczne. Jak rozmawiasz z koleżankami, kolegami, to oni też mówią, że jednak trudno sobie czasem z czymś poradzić, że chcieliby skorzystać z pomocy, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Tak, myślę, że znaczy, to też jest tak, że niektórzy od razu tego nie powiedzą, nie pokażą tego po sobie, bo każdy jednak chce zachować niektóre problemy dla siebie, ale takie tłumienie ich w sobie nie jest dobrą też opcją, bo czasami samemu tego nie potrafimy przepracować ze sobą i dlatego warto też porozmawiać z najbliższymi, tak? Znaczy wiadomo, z najbliższą rodziną, czy nawet ze znajomymi, bliskimi, żeby po prostu poczuć to wsparcie, tak? Żeby nie poczuli się samotni sami, że są sami ze swoimi problemami, albo po prostu też podziałali dalej, tak? Jeśli chodzi o jakiegoś psychologa, psychiatrę, po prostu kogoś, kto może im pomóc. W ramach wydarzenia uczniowie mogli wysłuchać prelekcji, jak radzić sobie ze stresem, jak zadbać o zdrowie fizyczne uczęszczając na lekcje tańca, czy poznać procedury udzielania pierwszej pomocy. W szkolnej auli znalazły się też stoiska ze zdrowym jedzeniem, które przygotowali m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej. Tak, tutaj mamy zupę pomidorową z mozzarellą, rogaliki z łososiem, serem i ogórkiem. Do tego jest chleb domowej roboty z pastą białej fasoli. Wszystko zdrowe i pyszne. Tak, oczywiście. Warto zaznaczyć, że dzisiejszy event prowadzony był w ramach projektu zgłoszonego w olimpiadzie Zwolnieni z teorii.